Witam Was, moi drodzy. Chciałem wyrazić swoją opinię po reportażu śledczym Anity Gargas na temat PZW. Obejrzałem cały ten dokument. Moje zdanie na ten temat jest takie, że tego typu reportaże są potrzebne. W końcu się ktoś za to wziął. Ale mam pewne obiekcje do tego materiału. Zresztą pewnie i wielu z Was. Takie sytuacje, jak żeśmy zobaczyli na tym materiale odnośnie tego, że PZW podstawia faktury, zawyża kwoty, no słyszymy cały czas, ponieważ tam zostały, że tak powiem, wybrane jakieś konkretne sytuacje w konkretnych kołach, natomiast o takich rzeczach ja też słyszałem już nieraz. Choćby gdzieś w Opolu, tak samo odnośnie właśnie remontów stanic czy budynków należących do PZW, gdzie na przykład drzwi wejściowe potrafiły kosztować 10 tysięcy, instalacja na dole, na parterze potrafiła kosztować 160 tysięcy. Także te sytuacje się zdarzają w całej Polsce i tak naprawdę trzeba byłoby zrobić chyba ze 40 takich reportaży. Myślę, że w każdym okręgu znalazłyby się takie sytuacje do opisania. Natomiast ja uważam, że tak powiem, kropla drąży skałę. Od czegoś trzeba było zacząć, natomiast to myślę, że to jest dobry krok, ponieważ zostało to pokazane szerszej opinii publicznej. Natomiast jedno, co mnie martwi, to mimo wszystko dalsze podejście jakby PZW, tak? Jeśli chodzi o wypowiedzi prezesa. Ja nowego prezesa PZW mam znajomych, miałem znajomych dosyć długo. Nigdy nie miałem okazji poznać tak naprawdę. Wydaje się facet taki, że tak powiem, bez układów, bez niczego. Natomiast ja zauważyłem coś takiego na tym reportażu, że niestety jest takie powiedzenie, że jak wchodzisz między wrony, to musisz krakać tak jak one. I taką trochę widziałem bezsilność w wypowiedziach prezesa. Mało tego, zrzucił jeszcze winę jakby na nas, wędkarzy, że my nie chodzimy i nie głosujemy, dlatego jest jak jest. Nie, uważam, że jeśli władze są wybrane, to one są od tego, że one mają ten związek prowadzić tak, jak się należy, ponieważ oni żyją z naszych pieniędzy. Wrócę do takiego powtarzanego zresztą od wielu lat przez wędkarzy zdania, powiedzenia, że przestańmy płacić karty, to związek upadnie. Prawda jest taka, że ja przez kilka lat nie płaciłem składek na PZW ze względu na to, że byłem za granicą. Rzeczywiście nie jeździłem nigdzie na te wody tutaj pobliskie. Jak jechałem, no to po prostu miałem kartę nieopłaconą, musiałem wykupić taką wkładkę. Kosztowało mnie to dwa razy więcej, mimo że jechałem raz albo dwa razy w roku. I tak naprawdę mnie te opłaty bez płacenia karty nie kosztowały na przykład 250 zł, a kosztowały mnie 400 albo 500 zł za dwa albo trzy takie wypady. Więc stwierdziłem, że i tak gdzieś tam ludzie, znajomi mnie zapraszają, więc lepiej opłacić tą kartę i jechać, niż potem przepłacać dwa razy tyle. Bo niestety jak nie masz opłaconej karty, to koszty potem są dwa razy takie. I co tutaj jest też istotne, do czego zmierzam, że prawda jest taka, że wędkarze nie przestaną płacić kart, bo oni chcą tak płacić, ponieważ chcą jechać nad wodę. Jakby w naszej naturze jest to, że nawet jeśli ryba nie bierze, to będziemy robić wszystko, żeby ją złapać. Oczywiście prawda jest taka, że wiele wód jest zaniedbanych i bez ryb. Ale z drugiej strony, jak na to patrzę, u nas na przykład na Śląsku coraz więcej jest wód, gdzie rzeczywiście ta ryba jest. Tak? Dba się o to, właśnie oddolnie wędkarze dbają o to w związkach, w kołach, po to, żeby ta ryba była. I rzeczywiście mamy w moim odczuciu mamy coraz więcej wód, jeśli chodzi o Śląsk, tutaj i również o Polskę, gdzie tych wód ciekawych z rybami przybywa. Natomiast jeśli chodzi o sam ten związek, no to tak samo i ten śledczy program, jak sami żeście widzieli, no są miliony znikają i potem oczywiście pytają się jednego, drugiego prezesa, dlaczego, jak, a oni
No, był sąd, sąd ustalił to, tamto, nie został skazany, temat jest zamknięty. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, aby w końcu wziąć się za to, ale myślę, że jeszcze jedna sprawa powinna być. Po prostu państwo powinno to kontrolować, czepać. Tak, czepie nas, przedsiębiorców, czyli ludzi, którzy mają firmy, szuka VAT-u, podatków niezapłaconych. Tak samo w końcu ktoś powinien się wziąć za ten związek, a prawda jest taka, że może zrobić to, mogą zrobić to tylko organy państwa. My sami wędkarze tego nie zrobimy, bo nie mamy prawa, nie możemy wejść, że tak powiem, w papiery, nie mamy wglądu i tak dalej. Więc myślę, że tego typu reportaże na pewno dotrą, bo dotarły do szerokiej opinii publicznej, więc na pewno będzie to miało w przyszłości, myślę, duży wpływ na zmiany, natomiast jeszcze jest za wcześnie. Jeden taki program niczego nie zmieni, bo jak sami, nie wiem, ja mam takie odczucie, że po prostu było to pokazane, powiedzieli o wszystkim tak naprawdę, o czym my wiemy, wędkarze, natomiast jeszcze potrzeba dużo czasu, żeby tak naprawdę się to zmieniło, natomiast myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Myślę, że wiele osób, takich jak właśnie prezesi i tak dalej, powinni gdzieś tam na górze mówię, nie tutaj w pojedynczych kołach, ale również powinni po prostu w końcu zacząć pracować dla dobra. Ja to rozumiem, że ludzie mają słabości, wiadomo, tam się, jak mówili, z kart wpływa 170 milionów złotych. No, wszyscy są ludźmi, tak? Ludzie są słabi i wiadomo, każdemu, że tak powiem, no każdy chce z tego coś wyrwać, no i potem są takie machloje, jakie są, gdzie remont garaży kosztował 360 tysięcy, gdzie tak naprawdę za 360 tysięcy możemy postawić dom. Może nie wykończony 100%, ale na pewno w stanie zamkniętym z instalacją. Więc no, są to takie absurdy, aczkolwiek to tym powinny zająć się organy państwa. I to kontrolować, bo to jest wszystko do skontrolowania i do wykrycia. Natomiast myślę, że wcześniej czy później to się zacznie. No ale jeszcze chwilę, myślę, poczekamy. Dlatego też mój taki, czyli apel, no. Myślę, że właśnie prezesi, tak, główny prezes też powinien. Ja to rozumiem, że to jest tak naprawdę cały ten związek. Jeszcze w chwili obecnej to jest taka jedna wielka klika, która powstała gdzieś tam w czasach komunizmu. To są byli policjanci, milicjanci, byli ubekowie, więc oni trzymają się stołków, tak? No wiadomo, po co? Dla pieniędzy. Natomiast no, myślę, że oni już przez tyle lat tak naprawdę dorobili się na tych machlojach. Myślę, że jak oni odejdą, wejdą nowi, dużo nowych ludzi wchodzi, którzy naprawdę pracują w czynie społecznym, chcą coś zmienić i mam nadzieję, że to się w końcu zacznie zmieniać. Natomiast ja dlatego, bo widzę to po wodach u nas, że coraz więcej ryb, czyli coraz więcej wód jest, gdzie naprawdę są ryby, jest gdzie jechać, połowić. Dlatego myślę, że ten odcinek to jest początek. Myślę, że powinny powstać inne, więcej, konkretnie zajmujące się danymi sprawami na danym obszarze. I jestem tego pewny, że na pewno tego typu podejście do sprawy i nagłaśnianie tej sprawy, tych spraw, na pewno zmieni sytuację wcześniej czy później. Bo następnym razem ktoś, kto już obejmie ten stołek, będzie się bał cokolwiek zrobić, bo będzie wiedział, że może mu wjechać na, tak za przeproszeniem, na chatę telewizja. No i jest w oczach opinii spalony, jeśli coś zrobi, więc to jest jedyna droga, żeby po prostu poprawić sytuację. I ja jestem, no nie może niepewny, ale mam taką nadzieję, że naprawdę w końcu to wszystko zmieni się na lepsze i będzie coraz więcej ryb w naszych wodach, że pieniądze przeznaczone na zarybienie będą przeznaczane na zarybienie, a nie po prostu do kieszeni prezesów, szefów, do kolegów, a tak naprawdę do wody jest wpuszczane odsetek tego, co powinno tak naprawdę zostać wpuszczone i co jest na fakturze. Także ja czekam na kolejny taki odcinek, na kolejne odcinki tego typu, żeby po prostu nagłaśniać to i żeby w końcu zmienić myślenie tych, którzy są tam u góry i nami tak naprawdę rządzą i rządzą całym Polskim Związkiem Wędkarskim. Także to jest taka moja opinia na ten temat. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!